Idziemy na ryneczek. Raiffeisen. Słuchajcie, na ryneczku było też kultowe miejsce kolejne, mianowicie takie budki z kasetami. Oczywiście żadnych płyt CD jeszcze nie było wtedy, więc budki z kasetami można było obejrzeć sobie przez szybę. Kupić niekoniecznie, bo się pieniędzy nie miało. Pieczątki. Tu jeszcze gdzieś zoologiczny powinien być, ale to już później, później. Fotograf, studio fotografii cyfrowej. Takiego wielkiego fotografa to raczej tu nie było. No, budek z kasetami to już tu dawno nie ma. Chyba oczywiste. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj jest sklep, który się nazywał Wobis i kupowałem w nim swój pierwszy monitor 17-calowy, słuchajcie. Nie 14, nie 15, tylko 17 cali. To było coś niezwykłego. Kurka, nikt nie miał takiego. A taka bomba pieniędzy na to poszła, że jak teraz sobie pomyślę, to po prostu szok. Gdzieś to tutaj było. I zobaczymy, czy są jeszcze pączki w znanym miejscu. Katarzynka. Notariusz. Wydaje mi się, że to tu było. No, czyli było i się zmyło, bo to chyba tu było. Sklep nazywał się Wobis. Kiedyś. Tu były pączki. Może jeszcze są. Świeże pączki. O, cóż, tam dalej chyba iść nie będziemy. Tam jest dalej dworzec oraz kościół. Przepotężny, piękny kościół. Tak zwany kościół garnizonowy. Nieruchomo podtrzymam, żebyście widzieli. Słuchajcie, jeszcze mam taką prośbę, prywatę właściwie. Niedaleko jest Toruńska Szkoła Artylerii. Miałem kiedyś kontakt, ale już go nie mam. Otóż na terenie tej szkoły stoi pion, czyli piwonia. Bardzo bym chciał filmik zrobić o pionie. Jeżeli ktoś ten film ogląda, to ma, nie wiem, znajomego, brata, ojca, który pracuje tam w tej szkole artylerii i byłby w stanie załatwić, nie potrzebuje żadnego przewodnika, nikomu zawracać głowy i tak dalej, chce wejść, 20 minut w środku, nakręcić filmik o pionie i wyjść. To bardzo proszę o kontakt. Może jacyś żołnierze, którzy tam służą, może jacyś instruktorzy, może jacyś oficerowie oglądają mój kanał. No to bardzo proszę o kontakt. halak05@gmail.com. Jeżeli nikt się nie znajdzie, to ja oczywiście spróbuję się tam dostać. Jak się nie uda, to zrobię ten film przez płot, bo po prostu widać z ulicy jest dobrze tego piona. No ale chciałbym po prostu tam wejść i z każdej strony go sfilmować. Dobra, tu jest ryneczek. Tutaj były warzywa i są warzywa. No i fajnie. To się nie zmieniło, widzę. Absolutnie. Tu coś budują, ale to nie wiem, co to jest. Kiedyś tutaj gdzieś w piwnicy był sklep zoologiczny, ale chyba już go nie ma. I to był później. Może tutaj? Może tu? Chyba nie. To może tu? Jest! Ha, ha!
przetrwał. Sklep zoologiczny, zapraszamy. Proszę bardzo. Przetrwał, ale to już jest nowożytna historia, słuchajcie. Te sklepy, które ja pamiętam, to już ich nie ma. Ten to jest świeżak, powiedziałbym. Przed nami kościół. Kościołów dostatek w Toruniu. Wejdziemy sobie. Zawsze fajny klimacik, bo otoczony drzewami. Zobaczcie. Może tu za dobrze nie widać. No, to było w lepszym stanie kiedyś, czyli tutaj nic się nie dzieje. Widzicie? Super to wygląda. Zobaczymy w środku. No, nie wiem jak będzie widać tutaj. Ale jak widzicie, jest to bardzo stary kościółek. No i chyba remont tutaj jakiś. Szkoda, że jest nieoświetlone to. Kiedyś chyba było. Kiedyś chyba było to oświetlone. Zobaczcie. Słabo to widać. Kurka, taka ambona. To można gadać, co? Zobaczcie, jak to jest fantastycznie, misternie zrobione. Wymaga remontu. Wymaga. Dziwne, słuchajcie, że nowe kościoły powstają jak grzyby po deszczu. Kurka, takie kształty, co się fizjonomom, fizjologom i innym nomom nie śniły, nie śniło. A tak fantastyczny kościół jest niewyremontowany. No to jest ekspansja ważniejsza od umocnienia widocznie. Pewnie ogromne pieniądze tutaj potrzeba, zobaczcie. Jest coś takiego ciekawego w takich miejscach. Atmosfera. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy nie jest tutaj za ciemno? Tutaj coś pozasłaniane, czyli jakiś remont się zaczyna. Zobaczcie na te stare ławy.
Korniki już odcisnęły swoje. Ale ile to musi mieć lat? Nie twierdzę, że są od początku kościoła, ale... Oczywiście przed nami jeszcze przynajmniej jeden. Tam do garnizonowego to może kiedy indziej. Przyjemny wietrzyk wieje. Instytucja Kościoła Świętego Jakuba w Toruniu, współfinansowana przez gminę miasta Toruń oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Słuchajcie, często słucham, jak, nie chcę oczywiście tu żadnej polityki wrzucać, ale często słucham narzekanie, na, jakoby, że Polska, dostając się do Unii, zrobiła największą głupotę w ogóle w historii. Ludzie, którzy to mówią, nie wiem, albo nie jeżdżą po Polsce, albo nie dowidzą. Bo kurczę, każdy większy projekt remontowy jest finansowany właśnie ze środków unijnych. No kurde, no. Masakra, naprawdę. Naprawdę nie chcielibyście widzieć, jak Polska by wyglądała bez Unii. No nie byłoby tak różowo, podejrzewam. Nie mówiąc już o tym, że wszędzie wizy, srizy i tak dalej. Tam jest garnizonowy właśnie. Idziemy tutaj. Zachcianka nazywa się. Telepizza, proszę. Kurka, tu mogłem wpaść, nikogo tu nie ma. No ale nie dam rady drugiej zjeść. Żebym wiedział, że tu jest telepizza, to bym nie jadł tamtego. Finklab Centrum Taniej Odzieży. O! To Centrum Taniej Odzieży, czyli Lumpex. Jest tutaj już... No pewnie ze 20 lat. Pamiętam, jak to się otworzyło. Ile ludzi tutaj przychodziło. Usługi, sprzedaż, zegarmistrz. Skate shop. O, kurczę. Dobra, pójdziemy teraz tamtą, żebyście zobaczyli ulicę szeroką. Zobaczymy, czy istnieje jeszcze tania książka, tak zwana na łaziennej.